Gwiezdne Wojny też były spoko, ale Harry Potter, tak, też taka rola była. Lumos. Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego? Pierwsza część była wtedy, kiedy ja byłem w tym samym wieku co on. I potem, no wiadomo, te filmy wychodziły chyba co roku, więc corocznie był nowy film do zagrania. Jesteś czarodziejem? Kim jestem? Czarodziejem! I to diabelnie dobrym. To była scena, nad którą też troszkę się męczyliśmy. To znaczy, ona była... Długo ją graliśmy, żeby ją zagrać dobrze. Nie, pan się pomylił. Jaki ze mnie czarodziej? Znaczy, jestem tylko Harry. Tylko Harry. I to była taka scena, która też trochę zaczynała jakby napędzać ten film, bo ten początek był taki spokojny, powolny, można powiedzieć. I pamiętam, że od tej sceny tak jakby to się wszystko rozpędzało, no bo zaraz później on jechał do Hogwartu i wszystko. No i trochę nad tą sceną posiedzieliśmy, żeby zrobić ją porządnie. Nazywam się Harry Potter. Oprócz tej komnaty tajemnic, to tam w tej komnacie, w komnacie nie wystąpiłem i potem wróciłem, tak, to tak było. Tam pamiętam, w tej trzeciej był jakiś dziwny reżyser, to znaczy jakby reżyser obrazka, nie dubbingowy. Pamiętam, że tam bardzo mi się to wizualnie podobało, że to był taki film, taki na pograniczu jeszcze dla dzieci, a na pograniczu już filmu dorosłego. On zdradził moich rodziców. To przez niego nie żyją! Nie, Harry, to nie jego wina. Rzeczywiście, ktoś zdradził Potterów, ale to nie był on! I to było takie fajne. Oni tam, też pamiętam te kolory, tam tak jak ten pierwszy Harry Potter był taki nasycony tym Gryffindorem bordowo-złotym. I to wszystko było takie ciepłe, takie rodzinne. No i wiadomo, tam był ten przypał pod koniec, tam ten turban, jakieś tam różne sprawy. Ale dalej to była taka słodka, ciepła historia. To pamiętam, że od tej trzeciej części to już się zaczęło robić tak... Horrorzaście, można powiedzieć. Spokojnie, przybędzie mój ojciec. Wyczaruje Patronusa. Tam coraz więcej było takiego zła, takiego zimna tego zamku i tego typu rzeczy. I pamiętam, że tak od pierwszej części faktycznie było to widać. I tam, że tam faktycznie już się działy różne rzeczy, nie tylko te takie ciepłe i miłe. Jeszcze słowo, a za chwilę wprowadzicie go do zakonu. Dobrze, choćby zaraz. Jeśli Voldemort chce walki, to ja będę walczyć. No. Jestem w stanie oszacować, kiedy leci Harry Potter na TVN-ie, po tym, ile dostaję zaproszeń na Facebooku do znajomych od osób, których kompletnie nie znam, albo które śledzą mnie na Instagramie, czy coś takiego. I to jest dla mnie takie... Też zaskakujące, że no wiadomo, puszczają to w telewizji z jednej strony, ale z drugiej strony myślałem, że to już ta taka młodsza generacja, która teraz właśnie się jara Harrym Potterem, która ma po kilkanaście lat, no to bym powiedział, że oni już będą mieli jakieś nowsze rzeczy. To znaczy, że będą jakieś kolejne sagi, historie, książki, coś takiego i że oni w to pójdą. To znaczy, że na pewno pojawi się coś nowego. No i z tego, co obserwuję, no to wygląda na to, że jakby, że Harry Potter cały czas jest taką dość popularną i dość... Takim filmem, który się nie postarzał. To znaczy, że jakby cały czas ogląda się go nie w kategoriach retro i po prostu jakichś starych rzeczy, tylko że ogląda się go cały czas w kategoriach tak jakby nowego filmu. Co jest też fajne, bo nie ukrywam, że często w piątek wieczorem, jak się spotykam ze znajomymi, to gdzieś w tle imprezy leci Harry Potter i oczywiście też mamy z tego sporo żartów. Idę sobie do Hagrida, co mój przyjaciel, i chciałem mu złożyć przyjacielską wizytę. Więc jeśli pan profesor pozwoli, to już sobie pójdę. Harry! Co? No to ten najpopularniejszy żart jest właśnie, żeby coś komuś wyczarować, albo że tam expecto patronum, i ja po prostu się łapię za głowę i mówię, stary, ja słyszę ten żart 13 rok, naprawdę, i jakby wymyśl coś większego, bo to, że tam no, zaczaruj mnie, to nie jest jakimś wielkim wyzwaniem humorystycznym, bym powiedział, ale zdarzają się lepsze żarty, które też bardzo, bardzo szanuję, no. Wykształconego Patronusa nie jest łatwo wyczarować, a zaklęcie tarczy także może być bardzo pomocne w przypadku większości przeciwników.
nie wiem, w jaki sposób te zaklęcia są napisane, ale jakoś zachodzą w pamięć. To znaczy są łatwe do zapamiętania, wydaje mi się. Wingardium Leviosa. To było podnoszenie czegoś, ale nie wiem czego. Chyba wszystkiego, nie? A nie, a to nie było otwieranie. Alohomora było otwieranie, tak, takich różnych rzeczy. No i chociażby ten Expecto Patronum, ale dużo więcej jestem w stanie zaklęć wymienić. Na przykład no, Lumos było, Axio, co było bardzo dziwne, w jaki sposób to się czytało, bo tam było Accio. I pamiętam, że w ogóle totalnie nie pamiętałem, jak to należy przeczytać, więc było to Axio. Było, no był ten Expecto Patronum oczywiście. Expecto Patronum! Było Rectus Sempra, coś takiego, ale to nie pamiętam dokładnie, co to robiło. Ale pamiętam, że tam trzeba było rzucić w którymś momencie tą Rectus Sempra, więc... Rectus Sempra! No były, wiadomo, te zabójcze, ale to ich nie wolno wymawiać. Znasz zaklęcie, Harry. Byłem grę Harry'ego Pottera też nawet, bo też tam użyczałem głosu. To jest Harry. Ron, podsłuchałem, jak twój ojciec rozmawiał o Syriuszu Blacku. Ministerstwo Magii obawia się, że on chce mnie dopaść. Pierwszą i drugą to chyba nawet przeszedłem, z tego co pamiętam, w całości. Bo to była jakaś taka przygodówka, taka trochę gra akcji, coś w tym stylu tam się działo. A więc było coś takiego. Nie przejmuj się, Ron. Znajdziemy farszywka. Grę nagrywa się w taki sposób, że raczej zwykle nie ma się obrazka żadnego, tylko ma się opis mniej więcej, co się dzieje w grze, jak to tam wygląda, razem z kwestiami. No i często bywa tak, że wiadomo, te kwestie są w różnych modyfikacjach, żeby to się nie nudziło, więc jakby na scenariusz A jest coś powiedziane w taki sposób, na scenariusz B jest właściwie to samo, ale powiedziane w inny sposób i tak dalej, więc tych wariacji jest wiele. No i oczywiście największym zarówno wyzwaniem i najśmieszniejszym elementem do grania są reakcje różnego rodzaju, bo na przykład zdarza się, że po prostu masz do zagrania 30 reakcji umierania i w tym krótkim opisie jest napisane, od czego tutaj bohater umiera, więc na przykład tutaj umiera od jakiegoś bardzo wysokiego skoku, więc tam i tam się leci, prawda? Tutaj, nie wiem, dostał jakimś toporem, więc trzeba po prostu zrobić czy coś takiego. No i trzeba umrzeć na 30 różnych sposobów, właściwie nie widząc tego bohatera, kierując się tylko jakimś opisem, to też jest dość duże wyzwanie. I pamiętam, że przy tych pierwszych Harrych to nawet właśnie, bo tak jak mówię, niektóre kwestie mi zupełnie z niewiadomych względów zachodzą w pamięć, to bywało tak, że grałem w tę grę i potem tak patrzyłem, ta kwestia do tego była potrzebna, to ma to faktycznie sens. Także tak, gry to jest inna historia. Tato, a co jak mnie przydzielą do Slytherinu? Albusie, Severusie, Potterze. Nosisz imiona po dwóch dyrektorach Hogwartu. Jeden był w Slytherinie. Nie znałem bardziej odważnego czarodzieja. Czas można było trochę odmierzać poprzez Harry'ego Pottera. To znaczy kolejny film i rok starszy człowiek jest. To jakby zawsze można było na to patrzeć w taki sposób. No to w momencie, kiedy taki film się kończy, to wiadomo, że to jest, że tego już nie będzie. Ale no tak, to było duże takie zamknięcie rozdziału. No, to znaczy takie uczucie zamknięcia, uczucie skończenia nagrania, znaczy takiego, jak się przekłada ostatnią stronę i się kończy nagranie, tylko takie razy 10, no bo jednak ten projekt był dużo większy i dużo więcej się działo. Nie chce się jechać do domu. Co nie? Tamto nie dom. Nie mój. A, no jeszcze śmiesznym takim elementem jest to, że ja pracuję jako dziennikarz, więc zdarza mi się dostawać informacje prasowe, które też się opierają czasem o Harry'ego Pottera, bo nie wiem, bo jest właśnie jakaś tam premiera nowej książki, czy coś, się zawsze śmieje, że po prostu nie wiedzą, z kim gadają, no i rozsyłają te informacje prasowe, a jest tutaj przecież, do kogo wysyłać te informacje, skoro ja tutaj jestem Harrym Potterem.